Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w obiecanym materiale z gry Guild Wars 2 i jesteśmy w trakcie kolejnej, ostatniej już przed oficjalną premierą gry, która to będzie miała miejsce 28 sierpnia bieżącego roku, ostatniej zamkniętej becie. I tak jak Wam obiecałem, zagramy sobie dzisiaj nową klasą, wybierając wcześniej nową rasę, by móc zaprezentować po prostu coś nowego. I w tym momencie została nam udostępniona opcja wyboru rasy Asura oraz Sylvarii. Mój dzisiejszy wybór pada na Asurę i zrobimy takiego hardkorowego miksa, mianowicie wybierzemy Asurę i zagramy elementalistą. To nie jest moja stylowa, to nie jest to, czym na pewno będę grał, biorąc pod uwagę zarówno klasę, jak i rasę, jednak wiem, że nie wszyscy muszą grać tymi postaciami, którymi ja z reguły lubię grać. Czy jest to MMO, hack and slash, pełnoprawne RPG, nieważne. I również takim osobom należy się opcja prezentacji, bo być może oni chcą zagrać tą klasą, tą rasą i trzeba im to umożliwić. I dlatego mój wybór pada na Asurę. Niech będzie taka płeć. I wybierzemy sobie typowego, takiego hardkorowego maga elementalistę. Dalej jestem pod wrażeniem aranżacji tego wszystkiego pod kątem plastyki, pewnej takiej inspirującej, urzekającej oprawy zarówno audio, jak i wideo. No okej, jesteśmy zdecydowani, także przechodzimy dalej. Okej, no Asura tak czy inaczej jest malutkim czymś, ale poprawmy troszeczkę jego PR, wpływając troszeczkę na wysokość. Co my tu mamy? Aha, budowa ciała. No właśnie, tu wszystko, co z reguły jest hardkorowe, fajne, mocne, ekstra, w przypadku tej rasy, no, na niewiele się zdaje. No ale dobrze, no zróbmy z Asury koksa, jeśli w ogóle można tak powiedzieć i zrobić, łudząc się, że coś to da w kwestii egzekwowania jakiegokolwiek respektu. Ale nieważne. Co mamy tutaj? Aha. Czyli pigment wpływający właśnie na jakieś... What the fuck, no naprawdę świetnie dużo to zmienia. Ale czarne? Da się? O nie. Łuszczyca, trądzik, bielactwo. Boże, go nie chcę tak karać. O! Mamy namiastkę. Ostrzy. Dobrze. Opcje głowy. Head. Nie. Trochę psikutas. Nie. No nie, no bez jaj! Asura Afro. Tak, zagramy Asurą Afro. Po prostu Samuel Jackson FTW. Pulp Fiction. No nie, no odlot. Niech będzie. Kuriozum. Co my tu jeszcze mamy w ogóle? Kolory. Mocny czarny. Tak, tak, czarna Asura. Gramy Asurą Murzynem z Afro. No, ale jaja. Powiem Wam szczerze, niespecjalnie chce mi się tutaj jakoś wpływać na wygląd tej Asury, no ale już nieważne, niech już jest tak, jak jest. Ważne, że opcje są. Odnoszę wrażenie, że czego bym nie zrobił, ile bym czasu nie poświęcił, nie będzie wyglądało to dobrze. Okej. Okay. I study all the elements, but I wear a game that symbolizes my love of fire, water, and air, water. Niech będzie ogień, oczywiście. Namiastka zajebistości musi być. Trouble my follow me, but I use my to overcome it. Dignity, charm, ferocity. Niech będzie domyślna opcja. I am a member of the College of Statis Dynamics. Dynamics! O, proszę, jaki elemencik. Dobrze, bardzo mi się podobają takie elementy, które identyfikują naszą postać z konkretną obraną drogą. Tak jak jest to w tym przypadku z drogą ognia elementalisty. Dobrze. My first invasion was the Val Alago, the transport cover in Ifilipo. To są naprawdę chwile, kiedy
polska wersja naprawdę by się przydała. Przynajmniej ułatwiłaby pewne etapy kreacji postaci. Naprawdę, random ship, zamknę oko. To. No i ekstra. Niech będzie. My first advisor, that one who taught me almost everything I know almost was... Bronk? Zinga? Co to za ekipa, kurwa? Ten miał zamułę, złą wklepę. Tutaj ewidentna śmiechawka. Tutaj się wkradła świnia. A tutaj, what the fuck, gdzie ja jestem? Dlaczego obudziłem się nago w sklepie spożywczym i wszyscy się na mnie dziwnie patrzą? Nie wiem, jak będzie wesołek adekwatnie do kanału mojego. Dobra. Jaka nazwa? Jaka nazwa? Ja wiem, że też już w tym momencie myślicie, Rojo, wpisz to, Rojo, ja bym nazwał tak. Oczywiście. Afromentalista. Dokładnie tak, nie ma innej możliwości. Niech tak będzie. Akceptujemy, ja się wyłączam. Obejrzyjmy wspólnie, bo to jest mój pierwszy kontakt teraz z Betą. Historię naszych wyborów w ramach Asury Elementalisty. I personified genius. My ancestors were driven from the heart of the earth, forced to live in this bright, wide world. Of course, we've excelled. We exceed expectations in everything we do. With Golem and Gate and Arcane Crystal, we have asserted our supremacy in this land and made it our own. We will not move another inch. Not for dragons, not for anyone. The Eternal Alchemy is a fluid contrivance, ever evolving, ever fluctuating. I believe in the power of transformation. I belong to the College of Dynamics. Dynamics crews thrive on permutation. We're always advancing. Morphing into something new. I'm the lever, and my excellent crew is the fulcrum. Together, we will move the world. We will force reason from chaos. I've just been informed that defective golems, not mine, of course, are causing havoc out in the jungle. Whatever the imbeciles outside the city have broken, I'll fix, and make my name doing so. I'll lead the masses through metamorphosis to an improved future. This is my story. Okej, sorry, zamyśliłem się. Także jak widzimy... Będziemy bawić się takim troszeczkę gremlinem, który ma bardzo mocny atut pod postacią wsparcia golemów. Dobra, ja sobie muszę tutaj przypomnieć, jak tu się to sterowało. Byłem od ostatniej bety, w którą się bawiłem, którą się rozkoszyłem. Trochę czasu minęło. Okej, co my tu mamy? Flame Strike, dokładnie tak, niech żyje ogień. Także jak na razie z tego co odnotowałem, wszystko wygląda, opiewa na regenerację, czyli standard. On to robi automatycznie, my możemy w tym momencie biegać.
Ale co my tu mamy? Fire Attunement. Attunement to fire gain heavy damage and burning abilities. Kurczę, dobra. Pamiętajcie, że musimy użyć sobie F1, żeby przetestować te umiejętności wyżej. Water and water gaining superior support technique. Oczywiście, nie wiem czy pamiętacie mój stary artykuł na gameplayu, a także wspólny materiał wideo z Rokiem, gdzie mówiliśmy o CPC, Cross Profession Combos, gdzie właśnie elementalista zagra w tym systemie pierwsze skrzypce pod kątem łączenia specjalnych umiejętności, co owocuje jedną wielką, potężną umiejętnością. Nadawaniem chociażby obrażeń od ognia, użyjmy sobie te F1-ki, specjalnym właśnie ataku. Ale okej, jest F1. Aha. No proszę, od razu pokazał się nam nowy skill. Mocny, konkretny, niecny nalot. Okej. Dobra, to nic. Znajdźmy sobie jakiegoś eventa. Także jeszcze raz, kończąc temat. Klasa, która bardzo przyda się, pod warunkiem, że zasili naszą grupę przyjaciół. Bardzo przyda się pod kątem właśnie tworzenia nowych CPC. Okej, okay, aktywujemy, zmierzamy, atakujemy. Ale zanim to zrobimy, rzućmy sobie okiem na naszą postać. Muszę sobie przypomnieć, jak to wyglądało. Hero, dobra. Aha, czyli w broń, w jaką jesteśmy wyposażeni, to jest płomienne oko. Okej, okay, trochę pachnie tutaj Sauronem. Ewidentne celowe nawiązanie do Mordoru i podstawowy na razie staw, no i oczywiście jakaś laska maga. I standardowo odpowiednie umiejętności przyporządkowane do konkretnych umiejętności, które nie byłyby możliwe do wykonania w sytuacji niewyposażenia naszej postaci w konkretny oręż odblokowywujący opcję użycia specjalnej umiejętności. No i standard, odblokowywanie, wszystko z czasem w ramach progresu i szeroko rozumianego syndromu upgrade. No to nic, ciśniemy dalej i zobaczymy, co tu dla nas twórcy przygotowali. It's pure, it's beautiful. These golems have gone mad. Zoja suspects someone tampered with them, and by some work in progress, not anymore. Zoja's rarely wrong. A się to jest to. Ostatnio graliśmy w betkę, było super, niby fajnie, ale cały czas ta satysfakcja była stopowana tą jedną wielką niewiadomą, kiedy wreszcie będzie premiera. Tak super się gra, no ale co z tego, skoro premiera może być za 2 lata? Ale teraz. Wiemy, że za niedługo. Okej, okay, obadajmy sobie mapkę, jak to wygląda. No dobra, trochę musimy pomaszerować, ale bez pustych przelotów. Dobra. Okej, okay, jak tu zejść niżej? O, po prostu. Trochę zabolało, ale przynajmniej zaoszczędziliśmy trochę czasu na niepotrzebne obejścia i objazdy. Także super, kolejny świat. Postaram się wam to jakoś pokazać. Kolejny świat, kolejna lokacja startowa, wykonana w swoim specyficznym stylu. Rzućmy okiem w ogóle na mapę świata. No, potężna sprawa, mówiąc bardzo delikatnie. Ale dobrze. Przejdźmy do meritum. Także jestem ciekaw, kim będziecie ostatecznie grali, bo tak jak mówię, myślę, że też troszeczkę pokazują to moje materiały aktualne i zeszłe.
że tak naprawdę każda klasa jest atrakcyjna i ma na siebie pomysł. No tu ktoś pierdolną rasa po dobrze, wszystkie golemy padły. Dobrze. Rozpieprzamy absolutnie wszystko, co pojawia się w tej bramie. No to nic, dodajemy swoje 3 osobne grosze. Dobra. Czekamy, użyjemy sobie F2. Znaczy niekoniecznie F2. I fajne, każda konkretna moc ma inne przeznaczenie. Tutaj leczące, wspierające, a w tym momencie bardziej nastawione na ofensywę. Dobra, tu się udało, kontynuujemy. Zaciśniemy. Jak wygląda sprawa? No to kurczę, wygląda to na jakąś solidną arenę. Przynajmniej tak to jest zaaranżowane. I zobaczymy, co na jej terenie będzie się działo i do czego dojdzie. Okej. Dobra. A! Nie celowałem. Cały czas podpalamy. Płońcie! Dobijamy. Mocny, mocny, mały skurczybyk, no. Jakby taki malutki, cichutki, niepozorny. A sieje zamek. Okej. Ło! Golemy też kurde się nie pierdolą. Dobra, płyka. Jeb! Pięknie! Fenix! Przetestujmy! Tylko czy będziemy mieli na kim przetestować? Dobrze, są następne marudery. O, obszarówka, to lubię. Dobrze. Jeszcze mi się spodoba gra magiem. Ale to chyba takie rzeczy tylko w Guild Wars 2. Jedziesz, jedziesz, jeszcze dwójeczka, dwójeczka. Dobrze, dobrze. Fenix, czemu nie? Na dobitkę. I koniec. Następni. Dobra, jedziesz, jedziesz, jedziesz. Nie ma popierdalania. Miotasz. O, ty się tego chciasz? Tak trochę mas efektowo się zrobiło. No i tak, przyszła pora na bossa. Chyba, w tej grze nie można się nudzić, cały czas coś się dzieje. To niekoniecznie na zasadzie copy and paste, tylko content jest zróżnicowany. Dobra, no to wszystko. Płonące ptaki, feniksy, mordor z nieba, nalot, Wietnam, kurwa, wszystko spuszczamy. Najpierw to. Dobra. Wiem. Panią wskakuje. Dobra. Nie potrafi docelować. Nie jest taki tam prosto. Dobra, nie ważne. Dobrze. Kryjemy i czekamy na aktywacyjny. Dobrze, dookoła, dookoła. Dwójeczka. Będzie pierdolnięcie? Nie wierzę, że nie. Taki trochę minecraftowy ten przeciwnik. Z klocków zrobiony. No i w ziemi na arenie pochowany. No i mowa końcowa.
jacy to nie jesteśmy zajebiści, jak to się super ekstra. Nie, ale to Afro mnie rozpierdziela po prostu na atomy. Afromentalista. Modest too. Well, you've earned a dash of praise, if you ask me. Ma kozacką zbroję. Cruise around the city would kill for the assistance of an inventor with your talents. You should ask around. Make yourself invaluable. Not a bad idea. Thanks. Także myślę, że zapraszam jeszcze w dniu dzisiejszym i zagramy sobie Sylwarii, jeśli się nie mylę, może złodziejem. O, tego jeszcze nie było. Fan, zajebiście, Dwiktuli, bądźmy szczerzy. Story, też będę szczery, bo nie słuchałem specjalnie. Characters, no wielu ich nie było. Uczciwa czwórka, submit. No i standardowy wybór. Krowi dzwoneczek. To musi być epickie narzędzie zagłady. Nie mogę się nie skusić. Dobrze. Kochani, dziękuję wam serdecznie. To był kolejny materiał z ostatniej zamkniętej bety Guild Wars 2 przed oficjalną premierą, która zagości na naszych komputerach w sierpniu, pod koniec sierpnia, w roli głównej Afromentalista, czyli Asura klasy specjalizacji Mag, elementalista, po prostu. Kochani, dziękuję wam serdecznie i zapraszam na kolejny materiał. Jeszcze w dniu dzisiejszym serdeczna tarcza Hejas.